Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, a to jest kolejny odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym dzielę się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, na szczęście nie tylko swoim, ale też tysięcy przedsiębiorców, z jakimi mam od lat do czynienia, na temat sukcesu, szeroko pojętego, ale jednak z naciskiem na sukces finansowy, bo o tym tutaj głównie mówimy. I dziś temat mam z jednej strony prosty i z drugiej skomplikowany, bo dziś będę chcieć odwrócić trochę monetę jednego z poprzednich odcinków, gdzie mówiłem Ci o 17 nawykach ludzi bogatych i dzisiaj będę mówić o nawykach ludzi biednych. Co robią ludzie biedni, tak zwani? I to jest prosty temat z jednej strony, bo na to jest bardzo dużo badań i te rzeczy, które ja Ci dzisiaj przedstawię, no nie musiałbym mieć żadnej wiedzy w tym temacie, wystarczy, żebym przeczytał parę badań i już bym wszystko wiedział, więc z tej strony prosty. Trudny z tego względu, że niełatwo było tak się do tego przygotować, aby to nie były takie pitu-pitu, że ja teraz porównam, tam biedni, bogaci, robią to, tamto, sramto. Takie gadanie internetowe, z którego nic nie wynika. Ja chcę, żeby z tego bardzo dużo wynikało, dlatego też podobnie jak w odcinku o nawykach bogatych ludzi, przygotowałem Ci pierwszy krok do każdego z tych nawyków, co należy zrobić. Tym razem oczywiście, żeby dany nawyk zmienić, aby po prostu go nie mieć. Od razu taki disclaimer na początek. Ten odcinek nie ma na celu nikogo, nie wiem, obrażać, że a, teraz wytykamy, jedzie typ Bentleyem i wytyka, co biedni robią. Nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby pokazać, co te badania nam pokazują, ponieważ i ja miałem mnóstwo z tych nawyków, być może wszystkie w przeszłości i Ty być może niektóre z tych nawyków masz, więc to nie ma być atak jakiś na Ciebie, że o, robisz to, robisz siamto, tylko ma to być konkretna wskazówka, czego nie robić albo co warto zmienić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. I drugi disclaimer, to są badania statystyczne. Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego jak statystyka stuprocentowa, czyli nie ma sensu tutaj uciekać się do dowodów anegdotycznych, że a, no mówisz, że bogaci na przykład nie jedzą fast foodów, a Warren Buffett mówi, że je hamburgery i kole codziennie. No i no właśnie, no o to chodzi, że my mówimy o statystyce, czyli pewnej większości, a nigdy w żadnej dziedzinie nie ma tak, że wszyscy robią coś identycznie. Abstrahując już, że Warren Buffett jest taki ludzi, którym ja do końca nie ufał, w co oni tam gadają. Natomiast faktycznie nie ma takiej opcji, żeby wszyscy robili dokładnie to samo. Chodzi o pewne takie zwiększanie szans na to, abyś Ty odłączył się z grupy biednych tak zwanych i dołączył do grupy bogatych, czyli po prostu do ludzi, którzy mają więcej pieniędzy, bo to jest tak płytkie, że aż trochę szkoda do tego dorabiać ideologię. Więc dobra, konkrety, Wieczorku, konkrety, co robią ludzie biedni i jak to przede wszystkim zmienić, jeżeli masz taki nawyk. Zanim Ci to powiem, to jeszcze przypominam, a raczej informuję bardziej, że w jednym z ostatnich filmów zapytałem Was, czy chcielibyście, abyśmy się mogli spotkać na żywo. I mnóstwo osób napisało, tak, tak, robimy, działamy, spotkajmy się i tak oto organizujemy konferencję Biznes 2.0. Linka znajdziesz pod tym nagraniem, tam znajdziesz datę, miejsce, dokładny program, wszystko już ustaliliśmy i naprawdę harowaliśmy w ostatnich dniach, dniami, nocami, żeby to naprawdę było no, przygotowane, żeby to zorganizować nie tam, że za rok, dwa, trzy, tylko naprawdę szybko i sprawnie, więc już niebawem, dosłownie, masz za kilka tygodni możliwość spotkania się z nami, a my mamy możliwość spotkania się z Tobą i zintegrowania się, poznania, bo tak jak bardzo często powtarzam, internet daje wiele i wielu z Was, na przykład jak spotkałem Was na jednej z konferencji niedawno na żywo, to wielu z Was mi powiedziało, Maćku, zastosowałem to, to i to, zrobiłem to, to i to. Najbardziej to mnie rozwalił gość, którego pozdrawiam, który powiedział, nie, wiecie, RODO, więc nie podaję żadnych danych, ale który powiedział, że zarobiłbym 20 tysięcy na pewnej usłudze, ale obejrzałem tego dnia Twój film o tym, że trzeba zarabiać więcej, że, w sensie, że trzeba sprzedawać drożej, dźwigać ceny, więc z głupoty dźwignąłem na 100 tysięcy i gość zapłacił, więc to mnie naprawdę rozbiło, że aż takie rzeczy się dzieją. No i jednocześnie to zobowiązuje do dalszej, jeszcze bardziej wytężonej pracy. Wiemy jednak, że niezależnie od tego, jak dużo mogę dla Was przygotować w internecie, to i tak prawdziwe i największe biznesy robi się na żywo. Więc mamy możliwość spotkania się, także zarezerwujcie sobie teraz, bo my jesteśmy limitowani ilością miejsc w hotelu, także gdzieś tam te bilety są ograniczone na tyle, na ile hotel nam tutaj pozwala. Więc dołączcie do nas i pod filmem macie tutaj link, co i jak. Dobra, do rzeczy. Co robią ludzie tak zwani biedni i czym ich to różni od tak zwanych bogatych? Po pierwsze, grają w
totolotki różne, lotki, srotki i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ oni zdają sobie sprawę z tego, że nie robią nic, aby zarobić poważne pieniądze, więc w zasadzie wychodzi na to, że jedyna szansa dla nich to jest wygrać te pieniądze. No i problem jest tego typu, że szansa na wygraną w totolotka to jest 1 na 14 milionów niespełna. 13 milionów 900, no powiedzmy 14 milionów, czyli 14 milionów razy musisz zagrać, żeby wygrać. I to jest dopiero magiczne myślenie, żeby założyć, że to tobie się właśnie przydarzy. Dam ci kilka alternatyw, aż sobie wypisałem. 1 na 174 tysiące szans jest, że zginiesz od pioruna. Czyli zobacz sobie, 14 milionów razy musisz zagrać, żeby wygrać, a raptem 174 tysiące razy musisz być w miejscu, gdzie istnieją pszczoły, na przykład w Polsce, żeby zginąć od tych pszczół. Co oznacza, że jeżeli ty jesteś osobą, która gra w loterię, to najprawdopodobniej chodzisz też w takim wielkim stroju cały czas. Ponieważ jeżeli naprawdę wierzysz, że wygrasz na loterii, to na 100% już wierzysz, że zaraz zabije cię pszczoła. Na pewno masz co chwilę przy sobie, zawsze masz przy sobie adrenalinę, żeby sobie wstrzyknąć, jak już cię wszystkie pokąszą. Także to jest dopiero ciekawa rzecz. Pszczoły 64 tysiące, 1 na 64 tysiące, a piorun 1 na 174 tysiące. Co dalej? Ciepłe substancje. 1 na 70 tysięcy. Czyli znowu porównaj sobie. Totolotki 1 na 14 milionów, że wygrasz. Ciepła substancja 1 na 70 tysięcy. Czyli jak rozumiem, jeżeli wysyłasz te wesołe kupony, to najprawdopodobniej nie pijesz już herbaty i kawy, ponieważ jest to śmiertelne niebezpieczeństwo. Co 70-tysięczna herbata może być twoim zabójcą. Zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji? Także, a mam tu jeszcze, pogryzienie psa 114 tysięcy, 1 na 114 tysięcy. Czyli 114 tysięcy spacerów zrobisz sobie po mieście i w końcu zabije cię pies. Przybiegnie taki York i będzie cię gryźć i gryźć, tu ci się wgryzie i cię zamorduje już po tobie. Ale na szczęście ty jesteś przygotowany, bo ty grasz w totolotka, ty znasz te liczby, więc ty wiesz, że nie należy wychodzić z domu i że trzeba unikać Yorków i Chihuahuów, aby cię przypadkiem nie zabiły. Co tu jeszcze ciekawego mam? Porażenie elektryczne, to jest naprawdę niebezpieczne. 1 na 15 niespełna tysięcy kontaktów z prądem. Czyli jak rozumiem, jeżeli grasz w loterii, to nie ma w twoim domu też prądu, ponieważ no, wiesz jak działa statystyka, więc unikasz tego typu zdarzeń. Zauważ, że 1 na 14 tysięcy to jest 1000 razy więcej niż 1 na 14 milionów. Rozumiesz to? I teraz powiem ci to prosto, choć żaden ze mnie mózg matematyczny, ale to oznacza, że 1000 razy zabije cię prąd, zanim wygrasz na loterii. Rozumiesz to? Jak już 1000-krotne wcielenie tutaj twoje się pojawi na ziemi, manifestuje się, jak już twoja dusza 999 razy zginęła od prądu i przychodzisz na ziemię po raz tysięczny, to wtedy powinieneś grać na loterii, bo to właśnie będzie to wcielenie, w którym wygrasz. To ma sens dla ciebie? To jest absurd. Bogaci bardzo często mówią, nie przypadkiem, że granie na loterii to jest podatek od głupoty. Że po prostu ludzie biedni tak zwani grają, no bo to jest po prostu, no muszą zapłacić za swoją głupotę. I oczywiście, może to są mocne słowa, ale patrząc na te statystyki, no to jest trochę przesada, żeby w ogóle wierzyć w takie rzeczy. Także 94% bogatych ludzi nie gra na loterii w ogóle. Czyli możesz powiedzieć, a, czyli 6% gra. Haha, czyli ja będę tym bogatym w tych 6%, którzy grają. Natomiast 77% biednych ludzi, niebogatych ludzi gra. No to zauważ, jaka to jest duża różnica statystyczna. 77% biedaków liczy na ten los kontra 6% bogatych ludzi, którzy, no nie zdziwię się, jak po prostu z głupoty sobie wysyłają, no bo co im szkodzi, no dla nich to żadna kasa. Także nawyk, jaki tu można wprowadzić, w zasadzie jest rozwiązaniem sytuacji. Skończ grać jak raz na zawsze. Żadne tam chybił trafił, które polegają na chybił raczej. To są kupony chybił. Nie graj w to. Nie dopowiadaj sobie do tego ideologii, że tam wspierasz sport, jak to robisz. Bzdura. Idź na mecz. Kup sobie bilet na mecz, to będziesz wspierać sport naprawdę.
wtedy wspierasz klub sportowy, a tak nie rób tego typu rzeczy, skończ z tym. Także tu nawet nie mam jednego jakiegoś testowego nawyku na start, po prostu to olej i zapomnij o tym raz na zawsze. Dziś już nigdy więcej nie marnuj na to pieniędzy. Są lepsze sposoby do zagospodarowania swoich pieniędzy. Druga rzecz, którą robią ludzie biedni i która jest mi bardzo, bardzo dobrze znana z mojego doświadczenia, z mojego życia, wydawanie więcej niż się zarabia. Aż mi tu kamera skoczyła z wrażenia. Wydawanie więcej niż się zarabia. Robi to mnóstwo ludzi. Czyli zarabia 5 tysięcy, to wydają 6. Jak zarabiali 2 tysiące, wydawali 2,5. To jest standardowa procedura i dowody pokazują na to, dowody takie empiryczne wręcz, które wielu z Was przecież przeżyło na sobie, że nie ma takich pieniędzy, których się nie da wydać. Mało tego, da się wydać zawsze więcej. I to jest domena ludzi biednych, ponieważ ci ludzie, niezależnie od tego, ile zarabiają, oni mogą nawet zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie i dalej być biednymi w jakimś sensie, w takim, że nie mają żadnych oszczędności. I dzisiaj jakby coś się przydarzyło, jakby ich dziecko zachorowało, aż mi lampa opadła z wrażenia, ale ja sobie tu przestawię i nie będziemy się poddawać i już jest fantastycznie. Także nawet gdyby dzisiaj ich, nawet jak zarabiają 2 dychy miesięcznie i dzisiaj ich dziecko by zachorowało, to nie mają 100 tysięcy, a nie mają skąd skołować 100 tysięcy. No może mają zdolność kredytową, ale prawdopodobnie też nie, bo jest szansa, że jak oni wydają więcej niż zarabiają, to oni nie mają nawet na to zdolności kredytowej, ponieważ już mają pobrane kredyty na wszystko. I tyle. Także oni już są w tarapatach. Więc jaki jest pierwszy krok, żeby przestać wydawać więcej niż się zarabia? Ja oczywiście tu polecam takie całościowe rozwiązania, bo to nie jest rzecz na tak na strzał, że ty sobie już całe życie wydawałeś za dużo i dziś już nagle to zmienisz na strzał. Polecam ci oczywiście książkę Finansowy Ninja Michała Szafrańskiego. Mi osobiście zmieniły życie książki Dave'a Ramseya. Dwie z nich są w języku polskim, z tego co kojarzę. O tym, jak zmienić swoje finanse. Bardzo, bardzo dobre rzeczy. Pierwszy krok, moim zdaniem, to jest tak zwany budżet, czyli czy ty w ogóle planujesz swoje wydatki, ponieważ biedni ludzie nie planują swoich wydatków, bo oni się boją, że jak ja teraz rozpiszę, ile ja mam do wydania za szkołę, dzieci, za przedszkole, za jedzenie, za wycieczki, to jak ja te wszystkie liczby zobaczę, to oni to podświadomie czują, to kurczę, to ja dostanę zawału. W ogóle, że to jest straszne, bo dzisiaj to jakoś tak leci. Od 1 do 30 tu się łata jakąś dziurę, tu się coś tam dorzuci, tu się puści jakiś przelew. Nie czuję tego aż tak, ale jak ja to wszystko spiszę w jednym miejscu, to to może boleć. I mówię ci, że to prawdopodobnie będzie bolało, bo może się okazać, że zarabiasz 6, a wydajesz 7,5. I bardzo dobrze, ale to jest właśnie budżet. Tam w budżecie to jest nic innego jak Excel, w którym wpisujesz wszystkie swoje przychody i wszystkie swoje odchody, czyli wydatki tak naprawdę, rozchody. I sumujesz to i patrzysz, co wychodzi z czego, czyli czy wychodzi więcej, czy przychodzi więcej do ciebie pieniędzy, czy więcej wychodzi. I jest duża szansa, że jak sobie to uczciwie przeanalizujesz, bo na początku pewnie nawet nie będziesz pamiętać wszystkich swoich wydatków, ale jak uczciwie do tego podejdziesz, to się może okazać, że przeanalizujesz sobie swoje konta bankowe za zeszły miesiąc i piszesz rzeczywiście, na co ty wydajesz pieniądze, to może być boleśnie. I bardzo dobrze, niech będzie boleśnie, to jest pierwszy krok do zmiany. Także pamiętaj, że jak ty chcesz mieć zdrową sytuację finansową, to nie możesz wydawać więcej niż zarabiasz. To jest matematycznie niedorzeczne, bo trzeba będzie te dziury łatać albo dodatkowymi fuchami tak zwanymi, a fajnie by było, jakby dodatkowa fucha była po to, żeby mieć pieniądze na coś sensownego, a nie na łatanie dziur, no nie? Bez sensu to jest. Albo jakimiś kredytami ludzie to łatają, te dziury. Także tak żyć się nie da. Dobra wiadomość jest taka, że ja na swoim przykładzie to przerobiłem, a znam też mnóstwo innych ludzi, którzy na swoim przykładzie to przerobili, że wydawali zawsze więcej niż zarabiali, ale dzięki budżetowi i kilku innym technikom, o których przeczytasz choćby w książkach Dave'a Ramseya, zmienili to całkowicie. Także potwierdzam. Kacper też potwierdza, więc da się to zmienić. Więc to nie jest tak, że ja już taki jestem, że ja już tak wydaję, trudno, nie ma na to rady. Jest na to rada. Gwarantuję ci, że jesteś w stanie to zmienić. To nie jest coś, z czym trzeba się urodzić. Jest parę procent takich osób, którzy się urodzili z Excelem po prostu. To ja tak właśnie, jak czytałem książki Michała Szafrańskiego, to ja miałem takie wrażenie, że on po prostu on się urodził z kalkulatorem. Po prostu on już wyszedł, zanim powiedział mama, to powiedział kalkulator. Wszystko ma policzone, on wie przez 20 lat, ile wydał na płyn do spryskiwacza w samochodzie. To jest jakaś abstrakcja. Natomiast tacy ludzie
zwyczajni, można by powiedzieć, oni tak nie mają i oni muszą się tego nauczyć, więc, ale to jest jak najbardziej nauczalna rzecz. Więc pierwszy krok, aby przestać wydawać więcej niż zarabiać, niż zarabiasz, to jest ustawić swój budżet. Excelu jakimś, ile wydajesz, ile zarabiasz i te rzeczy sobie liczyć na bieżąco po to, żeby przewidywać swój miesiąc. Przestawię to trochę. Okej. Kolejna rzecz. Kredyty. Zadłużenie ogólnie. Zasada znowu jest taka. Kredyty konsumpcyjne są dla idiotów. Mądrzy ludzie, nawet nie mądrzy, inteligentni ludzie, nie biorą kredytów konsumpcyjnych, ponieważ to jest nielogiczne. To jest absurd. Nie ma czegoś takiego, że bogaty człowiek ci pójdzie do jakiegoś sklepu i nie dość, że w tym sklepie kupi telewizor na kredyt, to jeszcze pójdzie do takiego sklepu, gdzie ten telewizor jest droższy. Rozumiesz to, że to robią ludzie biedni. To robi największa biedota społeczna. Niestety. I przez to właśnie oni ciągle mogą być w poziomie biedoty społecznej. Bo oni, to nie chodzi o to, że oni muszą mało zarabiać, ale jeżeli on dostaje trzynastkę i on od razu tą trzynastkę musi wydać i na pewno ją wydaje na konsumpcjonizm i on nawet nie może poczekać na tego iPhone'a, bo on musi mieć najnowszego. To nie jest jak bogaty człowiek, który ci policzy, że a dobra, skoro oni we wrześniu ogłaszają nowe iPhone'y i w listopadzie je wypuszczają, to znaczy, że po listopadzie cena poprzedniego modelu się zdewaluuje, bo wszyscy będą biegli po nowy, to ja sobie wtedy kupię model wcześniejszy, bo on wtedy właśnie będzie tańszy. Nie, nie, nie. Biedny tak nie pomyśli. Biedny pomyśli, listopad, nowy iPhone, a muszę go mieć. I gdzie on go pójdzie kupić? Oczywiście do pewnego sklepu z Media w tytule. Dlatego, że tam jest drożej. Po co miałby kupić na Allegro i czekać, nie daj Boże, dwa dni, aż mu przyjedzie to do paczkomatu. Woli wydać 300 zł więcej. I pójść do tego sklepu. I jeszcze bez faktury. I jeszcze bez faktury, bo ponieważ on nie pomyśli, że jego kolega jest przedsiębiorcą, jego kolega płaci VAT i można by tu coś pomyśleć wspólnego, żeby ten iPhone kosztował o 1000 zł taniej. Nie będę mówić co, ale włączcie mózgi, to coś znajdziecie. I on jeszcze nie wie, że w tych sklepach z Media w nazwie można się targować, a nawet należy się targować, ponieważ ci pracownicy, którzy tam są, mają taki obowiązek, że jak przyjdzie klient i powie, kolego, ja tu mam na Allegro 300 zł taniej tego iPhone'a, to ja kupiłbym tutaj, ale 300 zł taniej. To ten pracownik tego Media czegoś musi zrobić taką adnotację, znaczy niby nie musi, jak ma zły dzień, ale powinien, że z uwagi na negocjacje ceny klienta, na ofertę konkurencji obniżyłem cenę. I go nie wyrzucą z pracy za to, wręcz przeciwnie, dadzą mu nagrodę, że sprzedał, że dał radę sprzedać. Więc tego biedni ludzie nie robią. Ja ci opisałem, co robią ludzie bogaci właśnie. Czyli targują się, kupują taniej, bo są cierpliwi, więc wolą poczekać dwa dni, zanim im to przyjdzie, a tak naprawdę najpewniej to kupią model wcześniejszy w momencie, gdy będzie już tańszy, gdy biedota mu go sprzeda. Ja znam wyjątki oczywiście, ja mam kolegę, który był na liście najbogatszych Polaków, ma swój odrzutowiec, jacht i tak dalej i faktycznie jak wychodzi nowy iPhone, to on od razu kupuje 8 i byłem świadkiem, byliśmy kiedyś razem w Dubaju i byłem świadkiem tego, jak on poszedł, kupił 6 sztuk iPhone'a zwykłego i 2 sztuki iPhone'a Plusa i ja się go pytam, dla kogo tyle tego? On mówi, no 6 mam, bo tu dla żony, tu dla mamy i tak dalej wymieniał, a dla dwóch jeszcze nie mam celu, ale to się kogoś znajdzie. I to oczywiście, no można powiedzieć, że to jest przesada, ale wiesz co, procentowo te iPhony to jest nic. To tak, gdybyś zapłacił 2 grosze za... Jakby ci wypadły 2 grosze z kieszeni. To dla niego jest taka ta proporcja tej ceny tych iPhone'ów. To dla niego są takie kwoty, że on zapłacił 7 tysięcy czy 5, dla niego to nie ma naprawdę żadnej technicznej, matematycznej różnicy, a dla kogoś to dostaje trzynastkę i całą tą trzynastkę wydaje od razu na nowego iPhone'a albo na telewizor plazmowy, to jest duża różnica i to już jest niedorzeczne. I oczywiście ja nikomu nie będę mówić, co ma kto robić ze swoimi pieniędzmi, bo to są jego pieniądze, no. Ja się martwię o swoje. Natomiast w oparciu o to, że widzę, że jak zmieniłem trochę flow tych swoich pieniędzy z jednego strumienia na drugi, z jednego miejsca na drugi i widzę mnóstwo ludzi, którzy też tak pozmieniali i wszyscy ci ludzie mają teraz lepsze życie, to ja po prostu bym wolał, żebyś ty miał lepsze życie, a nie gorsze życie. I tyle. To oto cała gra tutaj, bo prawdą jest, obojętnie co mówią ci ludzie z biednym mindsetem, że z większymi pieniędzmi na koncie masz lepsze życie. I takie są fakty. Oczywiście może to nie jest jeszcze gwarancja szczęścia, ale bieda to jest prawie że gwarancja nieszczęścia.
Więc po co Ci takie gwarancje? Także krok pierwszy. Potnij kartę kredytową. Naprawdę mówię Ci, jakie to jest uwalniające. Ja to zrobiłem w życiu kilkanaście razy nawet. Cięcie karty kredytowej. Robisz tak, dzwonisz do banku, że zgubiła Ci się karta kredytowa i chcesz ją zablokować, ale nie chcesz mieć nowej w zamian, bo oni Ci od razu będą wciskać zastępczą. Więc nie, Ty chciałeś tylko zablokować. Następnie bierzesz nożyczki i tniesz. I tniesz i naprawdę orgazm. Puh, jakie to jest przyjemne. I ktoś oczywiście powie, nie, nie, Wieczorku, bo ja niedługo jadę na wczasy do Portugalii, ja będę auto wynajmować. Widzisz, jak masz wyprany mózg przez banki, to Ty dalej wierzysz w te rzeczy, które były prawdą 10 lat temu, że Ty potrzebujesz karty kredytowej, żeby wynająć auto. Od razu Ci mówię, nie! To już od dawna tak nie jest. Żeby wynająć auto, potrzebujesz mieć, czy jakieś płatności w internecie, to już nawet nie będę o tym mówić, potrzebujesz mieć tak zwaną kartę wypukłą, a nie kredytową. Więc jak masz kartę zwykłą, płatniczą do konta, wypukłą, a jest duża szansa, że taką masz, a jak nie, to sobie załatwisz na strzał w banku dowolnym, to możesz wynajmować auto. I wiem, bo jeżdżę po Europie i po świecie, wynajmuję auta regularnie i płacę za wszystko online. Od 10 lat nie mam żadnych kart kredytowych, bo wszystkie już może od 5, 7, nie wiem już, ale wszystkie pociąłem. Nie mam kart, a podróżuję. Jak on to robi? Przekupuję urzędników. Ja tylko dodam, że warto mieć walutową, żeby nie przewalutowało. Tak, warto mieć walutową kartę. Można mieć kartę typu Revolut choćby, która jest kartą prepaid, ale walutową. I wtedy wynajmujesz auta. Revolutem akurat chyba się nie da, ale w banku, bo to jest prepaid, ale w banku swoim możesz mieć kartę walutową. Większość banków dziś już daje całkiem niezłe oferty i wynajmujesz sobie auto, płacąc w dodatku za eurasy, więc nie płacisz za przewalutowanie. I bardzo dobrze, i żadne tam kredytowe pierdoły. Do kasacji. Legenda głosi, że w Stanach dalej trzeba mieć kredytową. Nie wiem, to jest kwestia sprawdzenia, ale myślę sobie, że dla większości ludzi nie jest to jakiś specjalny problem. A nawet gdyby był, to weź sobie miesiąc przed wyjazdem do Stanów kartę kredytową, wynajmij auto i zaraz po powrocie spłać wszystko i potnij. Chyba że jeździsz raz na miesiąc do Idaho, ale śmiem twierdzić, że nie do końca. Więc pierwszy krok to jest potnij kartę kredytową, a drugi krok, ten trudniejszy, jeżeli Twój budżet dotyczy też kogoś, na przykład jesteś w związku, w małżeństwie, mieszkasz z mężem, chłopakiem, dziewczyną i tak dalej, to zróbcie naradę bojową i zdecydujcie wspólnie, bo to jest najgorsze, jak nie zdecydujecie razem. Zdecydujcie wspólnie, kochanie, kochanie, od teraz nie bierzemy kredytów konsumpcyjnych. Czyli jeżeli kiedyś weźmiemy kredyt, to on może być na przykład na kupienie mieszkania na wynajem. No powiedzmy, tu jest wyjątek, że kredyt hipoteczny, bo dla większości ludzi to jest technicznie nie do zrobienia, aby kupić sobie dom czy mieszkanie za gotówkę. I ja to rozumiem, bo to jest matematyka. Więc banki zresztą na tym... Tak działa system. Więc ja też po tym wiem, że już nigdy nie będzie domów w Polsce za 100 tysięcy, że nigdy kryzys nie będzie w tą stronę szedł, bo banki potrzebują mieć ludzi, którzy będą przez 25-30 lat płacić. Więc nigdy nie dopuszczą do tego, żeby ceny nieruchomości tak spadły, jak były kiedyś. To jest niemożliwe, moim zdaniem, ale to jest czysta logika, że bez sensu jest do tego dopuścić. Po co, skoro ludzie będą nam płacić przez 30 lat, jeżeli ceny będą zawsze zbyt wysokie, żeby większość ludzi kupiła sobie to za gotówkę. Więc to jest jedyny wyjątek, który powiedzmy jest uzasadniony. Ale nie telewizory na kredyt, proszę Cię, nie tego typu rzeczy. Dom, mieszkanie, tak? A później już cała reszta kredytów to kredyty, jeżeli w ogóle, bo niektórzy nie chcą i to jest bardzo też dobry kierunek, nie trzeba brać w ogóle już żadnych zadłużeń, żeby się rozwijać biznesowo i inwestycyjnie. Jeżeli jednak już, to kredyty tylko właśnie na mieszkanie na wynajem, może na mieszkanie na jakiegoś flipa i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Zróbcie taką naradę bojową, dogadajcie się i podejmijcie wspólną decyzję, że tak jest. Żeby nie było tak, że jedna osoba tak chce, a druga będzie ciągła, że kurczę, no fajnie, no ale jednak, no fajnie by było teraz, jest taka promocja w jakiejś tam firmie turystycznej, w biurze podróży, że w czasy na Zanzibarze za 12 tysięcy zamiast 16, no nie mamy 12 tysięcy, no ale tam kredycik 0% nam zrobią. Fakt, że kupimy w czasy o 50% droższe niż jakbyśmy sobie to sami zorganizowali, ale kredycik jest 0% z biurem podróży i tak dalej, to może byśmy wzięli. Nie, nie, dogadajcie się, że nie robicie już nigdy takich rzeczy. Jak chcesz mieć w czasy na Zanzibarze, bardzo dobrze, zapierdzielaj pod Zanzibarze całym wzdłuż i wszerz, ale za swoje pieniądze, a nie za pieniądze banku, czyli odłóż 12, 16 czy miliard, obojętnie ile tam potrzebujesz na ten Zanzibar i drogie trunki,
jedź tam, ale za swoje pieniądze. Tyle. Takie proste i takie skomplikowane jednocześnie. Kolejna rzecz. Jak już jesteśmy przy konsumpcji. Biedni ludzie zawsze myślą w kategorii konsumpcji. Czyli jak spytasz go, co byś zrobił dziś ze 100 tysiącami, jakbym ci dał, to on ma tylko odpowiedzi konsumpcyjne. Czyli no dom to nie powie za 100 tysięcy, ale albo powiedzmy za milion. Daję ci dziś milion. To jest tylko eksperyment, żebyś potem do mnie nie pisał z pretensjami, że nie dałem. Więc daję ci dziś milion. Co z nim zrobisz? I teraz biedni ludzie myślą wyłącznie w kategoriach konsumpcji. Czyli dobra, milion. No to kupię sobie mieszkanie, kupię sobie samochód, kupię dzieciom, dam trochę pieniędzy, żeby też miały. No i może jeszcze wystarczy na wczasy. Czyli zauważ, co tu jest kluczem. Sobie do cholery. To jest myślenie biedoty. Konsumpcja, żreć. Korporacje wyprały ci mózg, człowieniu. Żreć, konsumować, brać. Nie, produkować do cholery. Czyli dobra, kupię sobie też coś, jak najbardziej, bo nikt ci nie każe od razu wszystkiego na produkcję. Ale bogaci ludzie myślą, dobra, kupię mieszkanie na wynajem, bo to będzie produkować wartość rynkową. Trochę zainwestuję w biznes, kupię, nie wiem, sprzętu, maszynę nową za 100 tysięcy, żeby ją wynajmować, albo żeby stawiać jakieś osiedla, albo kupię koparkę, żeby firmy budowlane ode mnie to wynajmowały i tak dalej. Kupię samochód, który będzie taksówką, albo kupię tira, który będzie jeździł i zarabiał. To jest produkcja. Zauważ, jak to powinno być oczywiste, a kompletnie nie jest. Dlatego 98% ludzi, którzy już wygrają w totolotka, czyli 1000 razy popieścił ich prąd i w końcu wygrali też w totolotka. 98% z nich w ciągu 2 lat jest bankrutami i to wiemy z badań. Dlaczego? Ponieważ oni myślą o konsumpcji, więc jak oni wygrali w totolotka, to oni znowu żrą, czyli biorą od razu Ferrari, kupują większe domy, 4 potrzebowali, bo jeden na Bahamach. Jak można było żyć bez domu na Bahamach? Wszystko by tylko sobie, dlatego potem są grubi, wstrętni, niezdrowi, zrujnowani i są alkoholikami. A potem jeszcze nie ma z czego tego wszystkiego utrzymywać, więc potem zaczynają się zadłużać, żeby mieć na paliwo do Ferrari i tyle. Biedota, jak powiesz im, że masz Ferrari w gazie, to biedota pomyśli, ho, 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 taki bogaty, a Ferrari na gaz przerabia, uhuhu. A bogaty myśli, kurczę, simply clever, genialne. Więc widzisz, to jest to. Także produkcja, więc jakbym ci dał milion, to wiesz, jaka jest słuszna odpowiedź, że co najmniej połowę byś z tego przeznaczył na cele produkcyjne, czyli na biznes, na inwestycje, na kupno, choćby już niech będzie, że złota, ale może lepiej na nieruchomości, czy jakieś inne rzeczy, akcje, obligacje i tak dalej. Nie, bo to mogę stracić, ktoś powie, ale zaraz się do tego jeszcze odniosę. Więc biedota myśli tylko o tym, żeby żreć, mentalnie żreć, a ludzie bogaci myślą, to nie jest tak, że teraz oni nie konsumują. O nie, oni tylko dla innych robią wartość rynkową. Nie, nie, oczywiście, że oni też kupują, samoloty nawet kupują, oni kupują jachty i helikoptery, jak najbardziej, ale dlatego, że wcześniej produkowali. Dlatego te 2% ludzi, którzy wygrają w totolotka, dalej jest bogatych po paru latach, ponieważ oni, i czytam te historie czasem, że koleś wygrał w totolotka i 100% wydał na stworzenie mini sieci marketingów, takich amerykańskich żabek. I to ja rozumiem i szanuję. I dzięki temu ten koleś już nigdy nic nie musi wygrać, bo on już wygrał całe życie. On z tej sieci będzie się utrzymywać do końca swoich dni, a jego dzieci i wnuki i prawnuki prawdopodobnie też będą z tego żyły. Ponieważ on nie myślał o tym, jak zeżreć całe te pieniądze, tylko jak je mnożyć. Tak myślą ludzie bogaci, więc to nie jest nic złego, że ty do tej pory tak nie myślałeś, ponieważ tego nie uczą w szkołach. Nie ma czegoś takiego w szkole. Nawet w szkole te gadki, szmatki jest, że cała ta edukacja jest po co? Żeby więcej zarabiać, więcej sobie. A czemu nie więcej innym? Przecież rynek tak działa, gospodarka wolnorynkowa tak działa, że jak ja bym chciał dziś mieć milion, to ja muszę coś dla innych zrobić. Muszę. I to nie jest gadka o działaniach charytatywnych, tylko o działaniach biznesowych. Że ja muszę coś zrobić, zorganizować, stworzyć, co rynek będzie chciał, czyli co ludzie będą chcieli kupić, chyba żebym był politykiem. Wtedy oczywiście nie potrzebuję żadnej wartości dodanej stworzyć, no ale nie jestem i nie chcę być politykiem, ponieważ jak ktoś jest uczciwy, to polityka go nie kręci. No tak to niestety działa. Więc ja muszę wyprodukować wartość dodaną dla ciebie i dla innych ludzi, żeby mieć pieniądze. Czyli ja muszę w pierwszej perspektywie myśleć, co dać, a potem dopiero, co ja sobie za to wykonsumuję. To jest tak proste, że aż skomplikowane.
No i teraz pierwszy nawyk, jaki należy wprowadzić w tym zakresie, czy warto wprowadzić moim zdaniem, to jest ustal nowy cel produkcyjny, czyli jak zamiast konsumpcyjnego, czyli taki cel, że zamiast na przykład kupię sobie coś tam, to daj sobie nowy cel, na przykład kupię mieszkanie na wynajem albo otworzę nową firmę, w którą wrzucę 100 tysięcy w sam marketing na AdWordsach. Taki sobie daj cel nowy, ale nie tam w głowie, pitu pitu, bo to nic z tego nie wynika. Kartka, długopis, tu i teraz, zatrzymaj to nagranie i napisz twój nowy cel produkcyjny. Ja ci nie każę, nikt ci zresztą w ogóle nic nie każe, rezygnować z dotychczasowych celów i z tego Ferrari, które wisi na twojej ścianie. Spokojnie. Chodzi o to, żebyś dodał na początek jeden taki cel, który nie jest tylko przejadaniem, tylko jest produkcją, jest generowaniem wartości, jest stworzeniem systemu zarabiania pieniędzy. Taki jeden cel. Na kartce sobie zapisz nowy, żeby w ogóle zacząć powoli myśleć w innych kategoriach. Bo tak myślą ludzie bogaci. Co ja muszę sprzedać, co ja muszę stworzyć? Tak myślał Steve Jobs. On ciągle myślał o głowie, on ciągle był w głowie konsumenta. Co za co konsument po prostu by dał się pociąć, żeby biegł w kolejce, jakby była premiera nowego urządzenia tego typu, to żeby ludzie już miesiącami przed chcieli to kupić. Tak myślał Steve Jobs przez całe swoje niełatwe życie. I dzięki temu stworzył firmę, która go przeżyła i produkt, który ludzie kochają, uwielbiają i na który wydają takie pieniądze, że 10 lat temu to by było nie do pojęcia, żeby w ogóle ludzie za telefon tyle dawali. A dają. No więc widzisz, stworzył to. I tak myślą ludzie bogaci. Oni chcą zrobić dobrze klientowi, mówiąc kolokwialnie, a nie sobie. Oni wiedzą, że jak zrobią dobrze klientowi, to im też będzie bardzo, bardzo dobrze. A jak zrobią bardzo dobrze klientowi, to im będzie wybitnie. I to jest właśnie to. Tylko to trzeba się przestawić z tego myślenia o sobie, z tego egoizmu, na ten egoizm pośredni. Czyli owszem, ja chcę być bogaty i tak dalej, dużo zarabiać, ale przez to, że coś zrobię dla ludzi. Także pierwsza rzecz, ustal pierwszy cel produkcyjny. Kolejna rzecz, co mnie w zasadzie nie zdziwiło, ale zdziwiło mnie, że są już na to badania. Biedni ludzie żrą. W sensie przeciętny biedny człowiek wchłania 300 kalorii śmieciowych dziennie. Czyli po prostu je fast foody. I 300 kalorii śmieciowych, dużo, niedużo, no ale to wiesz, to jest w tygodniu 2100 śmieciowych kalorii. Czyli pizzę, hamburgery, gównoburgery i tak dalej. Tego typu rzeczy. Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z moim kolegą Jarkiem, multimilionerem, w jego domu, zresztą posiadłości można bardziej powiedzieć. Tak sobie gadamy. Mówię, Jarek, jak to działa, że ty na przykład sadzisz swoje maliny, truskawki i tak dalej, że ty tak bardzo dbasz o to zdrowie swoje? I to nie jest tak, że bogaci ludzie nigdy nie zjedzą pizzy. No, znowu, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że bogaci to robią na zasadzie wyjątku. I jak wiemy, to dawka czyni truciznę. Czyli jak coś robisz na zasadzie wyjątku, no to nic się nie dzieje. Natomiast jak coś robisz notorycznie, codziennie, no to już się dzieje. Więc mówię mu, Jarku, jak ty to robisz, że to dla ciebie z taką naturalnością przychodzi, że to jest takie łatwe, że to nie jest takie zmuszanie się, jak czasem rzucę pizzę, rzucę fast foody, tylko takie po prostu, no to jest naturalna rzecz. On mówi, dla mnie to się stało naturalne, jak postanowiłem zarabiać duże pieniądze, bo życie bogatego człowieka jest tak przyjemne, że ja chcę je przedłużyć. I tyle. Tak proste i tak oczywiste, że aż na to nie wpadłem. Ale tak jest. Ja to też widzę, że jak bardzo często jest tak, o czym mówiłem w innym nagraniu, często, nie zawsze, ale często, że jak jest bałagan w diecie, to jest bałagan w pieniądzach i bałagan w pokoju. Czyli bardzo często jest tak, że jak masz syf w swoim domu, pomieszczeniu, w samochodzie przy okazji, to pewnie masz też syf na talerzu i pewnie masz też syf finansowy. Duże prawdopodobieństwo. Ja na przykład tak miałem. 32 kg temu byłem też strasznie, mimo że dobrze nawet zarabiałem, to byłem zawsze w gigantycznych długach, karty kredytowe, wszystko na kredyt. No bo byłem debilem, no trzeba to powiedzieć sobie wprost, no co mam tutaj dopowiadać historię. Takie są fakty, byłem debilem, ktoś mi powiedział, że mogę brać kredyty na konsumpcję, że to jest mądre i dałem się w to wpuścić w maliny i tak dalej. I syf oczywiście w mieszkaniu też miałem. Więc to często rzeczywiście tak działa. My potrzebujemy mieć porządku, więc rzucamy wstrętne jedzenie. Przy okazji zrób sobie prosty test. Zeżrej raz tego hamburgera, a drugiego dnia zjedz sobie, nie wiem, zrób sobie soczewicę z curry, z cebulką, z marcheweczką. Nie, nic przetworzonego, tylko wszystko świeże, na gotowo wrzuć i ciepłe zjedz. I zrób sobie eksperyment energetyczny.
czyli jak masz energię po tym gównoburgerze i jaką masz energię po tej soczewicy z curry. Sam sobie, czyli nie wierz mi tu na słowo, opowieści, przetestuj i sprawdź i teraz sobie pomyśl, jak zrobisz już ten eksperyment, dlaczego bogaci ludzie, oni robią tak dużo ludzi, tak dużo rzeczy w ciągu doby. Skąd oni mają na to czas i energię? No właśnie, tu jest odpowiedź, że oni żrą gówno burgera bardzo, bardzo rzadko. Wiesz, czemu ja bywam czasem w McDonaldzie? Ponieważ mają tam herbatę. I jestem w trasie i mam smaka na herbatę. Od chyba już lat nic tam nie zjadłem, bo się nie odważę. Po prostu, nie odważę się. Ubikacje mają czyste też. Tak, kible mają czyste, to prawda. I za to szacun dla Maca, tam jest zawsze czyściutko, elegancko. I herbatę i kawę też, myślę, mają całkiem niezłą. Natomiast to tyle, jeśli o mnie chodzi. Nikomu nie zabraniam, ponieważ żyjemy w wolnym kraju. To jest twoje zdrowie, to jest twoja energia lub jej brak. To jest twoje, no to są twoje komórki, twojego ciała. Natomiast jeżeli statystyka mówi, że w dzisiejszych czasach 2% ludzi umiera z przyczyn naturalnych, co oznacza, że cała reszta z przyczyn nienaturalnych, cywilizacyjnych tak zwanych, to ja, widząc, jak małe są szanse, zaczynam traktować temat bardzo, bardzo, bardzo poważnie. No i pierwszy nawyk. Pierwszy nawyk, jaki, żebyś coś mógł zrobić, znajdź jakąś zdrową restaurację. I choćby raz w tygodniu, żeby to było, czy raz, ten jeden raz, jakbyś poszedł do fast fooda, to ten jeden raz w tygodniu pójdź do tej najzdrowszej restauracji w mieście. I żadne tam pitolenie, że sałatka z burakami, to jest syf, wstrętne, tego się nie da jeść. A przetestuj. Jak przetestujesz kilka zdrowych, bo to wiesz, to są ludzie, którzy żrą tylko te rolady codziennie i ciągle są w tym samym smaku, wpierdziela tylko ziemniaki raz z kotletem, raz z roladą, to on nie zna tych wszystkich innych smaków, które są na ziemi. I dlatego jak ty mu mówisz, że zdrowe coś takiego, że kasza jakaś w takiej odmianie, w takiej srakiej, ten człowiek nawet nie wie, czy lepsza jest soczewica czerwona, czy biała, czy zielona. On nie wie. A on myśli, że on to wszystko jadł, bo on jadł roladę babci. Bardzo dobrze, przyjdzie niedziela, zjesz roladę babci, ale w tygodniu przetestuj inną rzecz. Poza tym, wiesz, rolada babci 30 lat temu pewnie była z czego innego robiona niż ta dzisiaj, więc to też coś innego było. No ale nieważne. Także przetestuj, znajdź zdrową restaurację, niech to będzie pierwszy krok, niech ci dadzą coś naprawdę prima sort i zobaczysz, jak się po tym czymś czujesz. I będziesz usprawiedliwiony, że wydasz na to 40 zł, 50, a nie 25 jak na gówno burgera z frytkami, ale kupujesz sobie zdrowie i dobre samopoczucie, więcej energii, więc to się zwróci. Jesteś pełni usprawiedliwiony, idźcie, ofiara spełniona. Dobra, kolejna rzecz. Biedni ludzie co do zasady czują się gorsi od bogatych, więc muszą nadrabiać. Czym muszą nadrabiać? Na przykład dostałem ostatnio taki komentarz: kłamiesz, wieczorku, oszukujesz, bo nie masz zegarka. Gadasz o bogatych, a nie masz zegarka. Zobacz sobie mój program Ekspert Bentleyu, wywiady z milionerami, ponad połowa z tych ludzi, jak nie 70-80%, nie ma zegarka. Przypadek? Nie, niektórzy po prostu nie lubią. 20% lubi, kręci ich to. Prowadzący ten pojazd Kacper uwielbia zegarki, kręci go to, lubi, tam zna się na tych tam omegach, alfach i nie wiadomo czym. I czym? I betach. I betach nawet. Ja się nie znam, nie interesuje mnie to i mam w komórce zegarek, więc po co mi zegarek dodatkowy? Jakby mnie to kręciło, jakbym był fanem Pateka, to bym sobie kupił. Chociaż pewnie bym sobie nie kupił, bo nie jestem fanem i to nie wiem, to nie czuję w tym seksu. I tyle. Ale rozumiem, że część ludzi czuje. No i dobrze. Natomiast zauważ, że na pewno częściej znajdziesz Rolexa u lekarza i prawnika, niż u prezesa firmy. A jeszcze częściej znajdziesz taki zegarek u człowieka, który ma zdolność kredytową. I tyle. Takie są fakty. Ponieważ biedni ludzie czują się gorsi, więc muszą nadrobić. Oni muszą mieć markę, oni muszą mieć drogi samochód, ponieważ to im dodaje statusu. A cała zabawa w społeczeństwie to jest gra o status, gra o tron taki. I naprawdę, to jest temat dużo bardziej szeroki, niż mogłoby się wydawać. My robimy tyle rzeczy dla statusu, że to jest szokujące. Niektórzy wręcz seks uprawiają z określoną osobą, żeby sobie dźwignąć status społeczny. Jest to naprawdę jest gruby temat, ale może o tym nawet kiedyś zrobię odcinek. Ja muszę wtrącić. Kacper musi wtrącić, tak? Coś o seksie dla statusu, nie? Kolega jedzie autobusem, obserwuje go inny gość, patrzy na jego zegarek, drogi, ale chiński, podróbka, i mówi: proszę pana, myślę, że ten zegarek jest podrobiony. Dlatego kolega odpowiedział: dlaczego pan tak sądzi? Bo jedzie pan autobusem.
W temacie. Okej. Czyli przykład życia, że gość został posądzony o to, że ma podróbkę zegarka, bo jechał autobusem. To co? Milionerzy nie mogą autobusem jeździć? Miliarderzy nawet mogą, jak będą chcieli. Zegarkiem za 30 tysięcy rzadko. Zegarkiem za 3 dychy. No, to jest właśnie to, że często to właśnie ludzie biedni muszą mieć te najdroższe ciuchy, muszą mieć najdroższe samochody i tak dalej. To nie jest tak, że bogaci z kolei to oni na przekór kupią sobie starego Wartburga. Nie, ale mogą. To jest właśnie to, że oni już jak kupują samochód, to kupują taki, który ich jara. Jak się interesują motoryzacją, to sobie kupią Audi S8 za 400, bo ich to jara. Jak się nie interesują motoryzacją, to sobie kupią Skodę Octavię, bo to jest bardzo dobry stosunek jakości do ceny i sobie będą jeździć z punktu A do punktu B. Zupełnie normalna rzecz. Więc i to biedni ludzie potrzebują nadrabiać statusem, ale jest na to rada. I mam to dla Ciebie, myślę, fajną radę, którą sam na sobie zastosowałem, przyznam szczerze, nie chcąc przepierdzielać w nieskończoność pieniędzy na rzeczy, które realnie mi wartości nie dodają. Bo zauważyłem, że to wcale, to, że przychodzisz w drogim zegarku, to nic nie działa tak naprawdę. To jasne, ktoś Ci tam powie o fajny zegarek, ale tak naprawdę to nie zwiększa skuteczności ani w sprzedaży, ani w niczym. Po prostu w niczym. I mam na to tyle już dowodów. Robiłem bardzo duże biznesy starą A-klasą, taką, która wyglądała jak taka bańka, jak taki Matiz z lepszym znaczkiem. Kiosk. Kiosk, przez niektórych tak zwany. Straszny samochód, brzydki w ogóle. I robiłem nim wielkie biznesy. Podjeżdżałem na spotkanie, ludzie patrzyli, czym on to podjechał, bo nadrabiałem innymi rzeczami, jajami tak zwanymi. Więc mam dla Ciebie konkretną radę, która zadziałała w moim wypadku, więc wiem, że działa. Zamiast walczyć z naturą, z genetyką, bo my wszyscy to mamy i to jest prawda, każdy z nas chce mieć uznanie, a faceci już tym bardziej. Każdy z nas chce być doceniony, chce czuć się ważny, chce czuć się fajny. Więc ja Ci tu nie będę robić, wiesz, buddyjskich mądrości, że pozwól swoim myślom przepływać i nie przywiązuj się do tego. Spokojnie, przywiązuj się do tego, jeśli musisz, ja też chyba jeszcze muszę. Przerzuć środek ciężkości z rzeczy na umiejętności. Czyli ja w którymś momencie stwierdziłem, dobra, ja będę budować swoje jaja na umiejętnościach, a nie na koszulce z Armaniego. Czyli na przykład dziś, jak ja mogę powiedzieć, że mówię w 8 językach, to mi to tak buduje jaja, że żaden zegarek mi tak jaj nie zbuduje. Więc zainwestowałem w umiejętności, w skille. I to jest niesamowite. Tego mi nawet nie można zabrać za bardzo. No, dostanę Alzheimera, to może mi zabiorą, aczkolwiek dwa języki obce już prawie że zmniejszają do zera szansę na Alzheimera, więc chyba mała szansa. Tak czy inaczej, skille, czyli to, że Ty coś potrafisz, naucz się, nie wiem, sprzedaży, o czym jeszcze będę mówić, naucz się wystąpień publicznych, może języków, może czegoś innego, może spawania maszyn, niech tam będzie Twój środek ciężkości, a nie w rzeczach. I zobaczysz, że społecznie działa to dokładnie to samo. Tak samo. Czyli tak samo ludzie szanują kogoś, kto sobie kupił Rolexa czy Pateka, jak człowieka, który przyjdzie i powie, znam to, tamto, siamto, owamto. A możesz nawet przetestować, bo widzisz, ja na przykład tego doświadczam bardziej, że jak ja mówię, znam 8 języków, to działa bardziej, niż jak ja bym przyjechał drogim autem. Więc to jest nawet lepsze. Więc polecam Ci zdobywać umiejętności i pierwszy krok, jaki warto zrobić, wypisz sobie na kartce, napisz, jaki będzie ten pierwszy skill, który będzie fajny, zarówno to dla Ciebie przydatny, jak i taki, że będzie fajnym statusem społecznym. Napisz sobie po prostu Twój plan. Co sobie zbudujesz w sobie, wewnętrzne jaja, w Twoim mózgu, zamiast żeby szata Cię zdobiła. I tyle. Wtedy nie próbujesz walczyć z naturą, tylko robisz tak, że działa ona na Twoją korzyść. Kolejna rzecz. Biedni ludzie tak zwani unikają bogatych. Oni się ich boją. Mają teorie na ich temat. Ci bogaci ludzie to oni są na pewno źli. Jak my podjeżdżamy, nie wiem, na stację benzynową, czarnym Bentleyem z przyciemnionymi szybami, zawsze to samo. Ludzie się tak patrzą, co się teraz wydarzy, czy wyjdzie mafia z pistoletami, czy coś. Jest jakaś taka dziwna atmosfera, która się tworzy wokół tego. I to jest w sumie normalna rzecz. Kiedyś też to miałem, ale już nie mam. Polska się pod tym kątem na szczęście zmienia, bo jest coraz więcej drogich samochodów na drogach i to jest super. Natomiast
Jeżeli masz taką teorię, że ci bogaci, to oni pewnie za całe zło tego świata odpowiadają, że pieniądze to niszczą i tak dalej, wysysają dobrą energię i tak dalej. Bzdury, wszystko, bujdy na resorach. Tak naprawdę jest tak, że jak jesteś idiotą i dupkiem biednym, tak będziesz bogatym dupkiem, to tylko masz więcej możliwości, żeby nam to pokazać. Masz więcej środków, żeby pokazać swoją dupkowatość. Ale jak jesteś fajnym człowiekiem o wielkim sercu, biednym i się wzbogacisz, to będziesz mieć więcej możliwości, żeby pokazać swoje wielkie serce na świecie. Więc biedni ludzie trzymają się w swoim skisłym sosie. Oni spotykają się ze swoimi ludźmi, razem marudzą, opowiadają, politycy ich wykorzystują i tak dalej, mają takie swoje grono znajomków, którzy pitolą o niczym. A ludzie bogaci mają swoje grono znajomych, którzy pitolą o czymś bardziej konkretnym, o czymś produktywnym, o biznesie, o nowych pomysłach, o czymś, co można zrobić. To nie jest tak, że bogaci nigdy nie narzekają, ponieważ przedsiębiorcy to jest najbardziej uciemiężona grupa ludzi, więc co chwilę jest jakiś nowy przepis, który uderza właśnie w nich. Więc oni mają najwięcej powodów do narzekań w całym społeczeństwie. Ale mimo to i tak skupiają się na rozwiązaniach, a nie na problemach. Dlatego też warto spędzać czas z ludźmi, którzy są proaktywni, którzy działają, którzy zamiast pitolić i szukać powodu, czyli ja to nie osiągam sukcesu, bo jest trudno w Polsce, bo jest duży ZUS, bo jest pogoda niefajna, bo zima, bo srutki tutki, nie wiadomo co, to ludzie bogaci albo pretendujący, czyli tacy, dla których tylko kwestią czasu jest, aż oni będą bogaci, oni szukają sposobu. Dobra, duży ZUS, jakie są rozwiązania? Albo tak dużo zarabiać, żeby nie było na niego stać, albo założyć spółkę ZOO i nie płacić wcale ZUS-u. Hello? Pierwsze rozwiązanie. Potem pogoda? No to się mogę przeprowadzić na Majorkę. No, jutro to możesz zrobić w większości przypadków. Tak naprawdę. Takie są fakty. Albo brać witaminę D i nagle zimą znowu jesteś super bohaterem. Czyli widzisz, bogaci ludzie mają problemy i szukają rozwiązań, biedni ludzie mają problemy i przez to nie mogą. Ojejku, ojejku. Także zastanów się, jak chcesz myśleć i znajdź rozwiązanie. Także pierwszy krok, pierwszy nawyk, czy pierwsza rzecz, pierwsze zadanie, zrób listę na kartce toksycznych ludzi. Takich, którzy najbardziej cię drenują. Że jak ty mówisz, mam nowy pomysł, to oni ci mówią, nie, nie, to nie warto, nie. Zrób listę, bo niestety, ale trzeba będzie się pobawić w lona zawodowca. Oczywiście w przenośni, żeby nie było, że ktoś zacznie sprzątanie i potem posądzą wieczorka, że o podżeganie. Nie, nie. Chodzi o to, że niestety, ale każdy człowiek ogarnięty finansowo, jakiego znam, w toku swojej drogi pozbył się, albo samo się to zazwyczaj stało, że zmieniło się grono znajomych, bo z niektórymi się nie da. Po prostu ja nie będę siedzieć z ludźmi, którzy tam gadają o polityce, bo mnie to nie interesuje. Mnie to troszeczkę dotyczy, ale mniej niż to, co ja zrobię w swojej firmie. I tyle, więc ja nie będę się kisić w tym sosie. Oczywiście pojawia się pytanie, no dobra, a co jeżeli taką osobą jest twój mąż, żona czy mama, z którą mieszkasz? I tutaj nie polecam ci jednak drastycznych kroków, czyli mamo, zrywam z tobą, odchodzę. Nie, tu ci polecam zminimalizowanie dzielenia się swoimi pomysłami. Bo widzisz, nikt nie jest, najtrudniej jest być prorokiem w swoim domu, co oznacza, że rodzina zazwyczaj uwierzy w ciebie ostatnia. Tak to po prostu jest, ale uwierzy. Tylko wiesz co? Nie próbuj przekonywać rodziny gadką szmatką. Przekonaj ich pieniędzmi. Tak, przekup ich. Przekup swoją mamę, mówię ci. Podjedziesz drogim autem, to za pierwszym razem, jak to będzie twoje pierwsze drogie auto, mama, tata i wujek powiedzą ci, a już na pewno babcia, powiedzą ci, ojej, teraz to cię na pewno napadną i ci pobiją cię i zabiorą ci. Ale przy drugim aucie zaczną patrzeć na ciebie inaczej. Więc twoim zadaniem jest przestać z nimi gadać o swoich planach. Zwłaszcza, że większość ludzi to jest całkiem niezła w pitoleniu i kreśleniu wizji, a gorzej z egzekucją działań. Więc nie gadaj, weź się za robotę, pokaż mamie drogie auto. Pierwsze, drugie, trzecie. Pokaż mamie pieniążki, pokaż mamie zdjęcia z wczasów i babci. Nawet babcia któregoś dnia powie, kurczę, wnuku, to działa. I wtedy będą efekty. Więc nie oczekuj, że rodzina w ciebie uwierzy na początku, oni potrzebują efektów. Bo oni już wiele razy słyszeli, że ty coś gadasz i nic z tego nie wynika, no proste. Więc teraz potrzebują efektów. Z nimi się planami nie dziel, natomiast jeżeli znajomi, przyjaciele nie wspierają twoich planów, to krzyżyk na drogę, znajdź lepszych. Gdzie? Uwaga, reklama! Zapraszam cię na konferencję Biznes 2.0, ponieważ będziesz tam mieć tylko takie osoby. Tam się nie jeździ, żeby pomarudzić. Tam takich ludzi nie będzie. Po prostu.
Tacy ludzie nie jeżdżą na konferencje. To jest oczywiste. A tam będzie integracja, gdzie pod wpływem różnych trunków będzie można pozytywnie podzielić się pomysłami na biznes i będzie kilkadziesiąt co najmniej, a pewnie i ze 100 z hakiem, przedsiębiorców, którzy coś robią, którzy zarabiają kasę, którzy są pozytywni, którzy mają pomysły i skupiają się na rozwiązaniach. Także zapraszam Cię tam, bo nie mogę się sam doczekać, bo będzie to okazja, żebyśmy się też mogli spotkać na żywo, a jakkolwiek uwielbiam dzielić się z Tobą wiedzą przez YouTube'a i widzieć te statystyki, że potem 50, 100, 200 tysięcy osób to ogląda, co jest niesamowite i to jest nie do zrobienia na żywo, to jednak zawsze to jest 200 tysięcy osób, które ukrywają się za liczbą. A zobaczyć kogoś na żywo, spotkać się i pogadać naprawdę to jest całkiem inna rzecz, więc spotkajmy się i pogadajmy na żywo. Jak człowiek z człowiekiem, a nie człowiek z kamerą. Zawsze lepsze. Także zapraszam Cię już teraz. Link pod tym nagraniem. Jesteśmy ograniczeni ilością miejsc hotelowych, także działaj. Dobra, dalej. Kolejna rzecz. Biedni obwiniają innych, czyli ich odpowiedzialność zewnętrzna. Już trochę o tym powiedziałem. Czyli to, że oni nie mają pieniędzy, to jest zawsze wina kogoś. Pierwsze pitolenie, jakie kiedyś miałem, jak robiłem takie szkolenia różne tam na żywo, jeszcze jak prowadziłem szkolenia, to było, że przychodzili ludzie, a bo rodzice mnie nie wychowali, rodzice mi nie pokazali, jak się oszczędza pieniądze. No i co? A mi też nie pokazali, co ja mam mieć pretensje o to, że mi nie pokazali, jak się oszczędza? No super, fajnie, że masz kolegę, któremu pokazali i dla którego oszczędzanie jest teraz naturalne, ale odwal się o swoich rodziców, ile ty masz lat? Jak masz 7, no to tak, to masz prawo mieć wobec nich roszczenia. Powinni dać Ci jeść i schronienie. Jeśli oczywiście mogą, bo różne są sytuacje. Ale jak Ty masz 18 lat, to człowieniu, i Ty pitolisz, że mama była taka, a tata był taki, ja tego nie rozumiem. Powiem Ci szczerze, nie rozumiem tych dorosłych ludzi, którzy noszą te zadry w sobie i pitolą, że oni mieli ciężko w dzieciństwie. Każdy miał ciężko w dzieciństwie. A bo wiesz, Maćku, bo tata pił. A kiedy to było? Wczoraj? Wczoraj Ci wpierdziel spuścił w mózg? Dostałeś w zęby wczoraj od pijanego ojca? Czy to było 15 lat temu? No ale wiesz, to dalej uwieramy wrażliwe serduszko. Ja pierdzielę. Wyobrażasz sobie w średniowieczu, że ludzie tak żyli? On bierze ten miecz i tam idą wrogowie i teraz będą palić, gwałcić i rabować. A on mówi, no ja bym powalczył, ale tak ja muszę jednak najpierw na psychoanalizę się zapisać, na 4-letnią terapię, bo ja mam taki uraz, że jak ja byłem mały, to zabili mi wujka i zabrali wszystkie kozy. I ja to tak pamiętam, jakby to było wczoraj i te kozy beczące, że one nie chcą do wroga, i to nasze księstwo lechickie, jak ono upada, to było tak przykre, że ja teraz, ja nie sięgnę po miecz, bo ja nie czuję się na siłę. Ja pierdzielę, by nas nie było dzisiaj, byśmy wszyscy gadali po niemiecku. Takie są fakty. Chciałbyś dziś po niemiecku gadać? A ktoś wtedy stwierdził, nawet kilkadziesiąt lat temu, nie, tam pitolenie, zabroń, zapierdzielamy, powstańcy, wiemy, że zginiemy, ale kij z tym, idziemy się bawić, idziemy działać, bo tu chodzi o ważną rzecz. I teraz my, jako spadkobiercy tych wszystkich bohaterów, rotmistrza Pileckiego, który sam siebie wsadził do obozu koncentracyjnego, żeby uwolnić ludzi, my teraz mówimy, no ale to dla mnie tata był szorstki. Ja pierdzielę. Nie mogę. Jak masz 18 lat, to ty nie masz żadnego prawa mieć żadnych pretensji do twoich rodziców, obojętnie co się działo. Nawet jeżeli to było grube. Owszem, może ktoś potrzebuje terapii, bo był gwałcony. Jasne, to już jest kaliber najgrubszy z możliwych. Ja to rozumiem, ale dalej uważam, że to się idzie na terapię i się rozwiązuje problem, zamiast tam siedzieć i beczeć. Ponieważ to było. A co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Natomiast wszystkie inne, to i tak jest najgrubszy problem, jaki można było wziąć. Ale to, że oni pili, nie doceniali Cię nawet, mówili, że Ty jesteś nikim, to było kiedyś. Zajmij się tym, co jest dziś, człowieniu. Działaj, rób. Wybacz im, odpuść. To było Ci też potrzebne widocznie. Ja tak uważam, że skoro Ty jako człowiek wybrałeś sobie takich rodziców, Twoja dusza widocznie tego potrzebowała z jakiegoś powodu. Jakiego? Nie wiem. Ja wiem, po co ja mam swoje problemy w życiu i w pełni to rozumiem, że wszystkie z nich były mi potrzebne. Każdy jeden. Jestem za nie wręcz wdzięczny. Natomiast jak Ty masz zadry, nie zwalaj na innych.
Po prostu. Było, ktoś ci coś zrobił, wielu ludzi cię skrzywdziło i wielu cię jeszcze skrzywdzi w życiu. Tak jest, takie są fakty, bo świat to jest trochę dżungla. I tak jest. Ale ty decydujesz, co z tym zrobisz. Czy będziesz płakusiać? Ojej, oszukali mnie na 100 tysięcy. Życie jest niesprawiedliwe. Czy się zabierzesz za odrabianie 200 tysięcy? To od ciebie zależy, człowieku. Bądź średniowiecznym rycerzem, no. Ogarnij się, działaj, no. Życie to są problemy, no. Znasz kogoś, kto tak nie ma. Nawet politykiem byś nie chciał być tak naprawdę, jakby przyszło co do czego. Można sobie pitolić, że oni to mają łatwo. Nie mają łatwo. Wszyscy ich nienawidzą, wszyscy ich nie lubią, a oni nawet nie mogą sikać tu pod krzakiem. Wyobraź sobie, że Morawiecki idzie tutaj, siurdacha wyciąga i leje na drzewo. Nie może tego zrobić. Od razu 5 BM-ek czarnych musi podjechać, pilnować, ogrodzić teren. Nie może. Nie może, bo mu nie pozwolą, bo zaraz będzie skandal. Ale ty masz podobny problem teraz. Ja już też mam podobny problem czasem. Także trudno. Na szczęście do Morawieckiego mi jeszcze daleko brakuje, ale tu jest to i to. Więc ktoś widocznie pomyślał o mnie i o Morawieckim. O kurczę, w jednym rzędzie z nim nie chcę. Nie chcę. Odejdź, szatanie. Ale dobra, już konkrety teraz. Czyli, czy twoje życie zależy od innych, czy ono zależy od ciebie? To jest moje pytanie do ciebie. Czy ono zależy od nowej ustawy? Czy ono zależy od wyższego lub niższego ZUS-u? I tak dalej. Jarek Kaczyński, jak już powiedziałem w innym nagraniu, powiedział kiedyś: to jest wina przedsiębiorców, jak wy się nie umiecie ogarnąć przy zasadach, jakie my wam tu dajemy. I z jednej strony to jest bezczelne, bo te zasady są coraz gorsze, ale z drugiej w sumie tak sobie to ostatnio nawet przemyślałem, że w zasadzie to tak jest, bo obojętnie, jak bardzo ciemiężnicze by były nowe ustawy dla przedsiębiorców, to ciągle ci przedsiębiorcy są i ciągle te drogie auta na ulicach są i ciągle ci ludzie z kasą na koncie są. Więc widzisz, jakoś się da rozwiązać każdy problem. Miało być koniec przedsiębiorczości w Polsce, jak wejdzie JPK. I jest trudniej, ale żyjemy. Potem nowa ustawa, potem nowa. VAT taki, sraki od tego, od tamtego, split payment. Przerąbana rzecz, co szósta firma w Polsce traci przez niego płynność, jak się okazuje, ale reszta dalej żyje. Więc widzisz, niektóre się przenoszą na Maltę, niektóre kombinują, ale mnóstwo firm dalej istnieje. Więc widzisz, da się w każdych okolicznościach odnaleźć. Pomyśl o tych wszystkich ludziach, którzy dorastali w jakiejś skrajnej biedzie. Byli codziennie gwałceni, bici, torturowani. Żyli w jakimś kraju ogarniętym wojną, a dziś piszą książki, jak się fajnie żyje. Jak oni to zrobili? Ano tak, że mieli tą duszę zwycięzcy. Każdy z nas ją ma. Tylko trzeba nie pozwolić sobie na to przypuścić ataku nadmiernego i żeby nie było zbyt coachingowo, to już przejdę do konkretnego pierwszego kroku, który możesz zrobić tutaj. Czyli weź kartkę i długopis, wypisz wszystkie przekonania, jakie masz na temat świata i pieniędzy i zastanów się, które z nich są takie zewnętrzne. Czyli, że a dobra, bo to oni, to rząd i tak dalej. Biedni ludzie liczą na socjalne, emeryturę. Bogaci ludzie lub pretendujący liczą na siebie, czyli na wolną, rynkową ekonomię, która wiadomo, nie istnieje, bo jest ideałem, ale liczą po prostu na siebie. Dlatego też bogaci ludzie częściej są tacy gospodarczo-prawicowi, czyli mówią, jak najmniej regulacji, dajcie nam działać, rynek się ogarnie. A ta lewicowa gospodarczo, to tylko mówię o gospodarce, ideologia, że a dobra, tym dać, tamtych zabezpieczyć, tym rozdać, tym dać rozdać po prostu tu, to jest właśnie takie myślenie tych ludzi biednych, że a dobra, nam dadzą. Nie myślimy, skąd te pieniądze się biorą, bo one są, muszą być od nas, no muszą, ale dają, to trzeba brać. Więc pamiętam, kiedyś robiłem taką analizę finansową swojej przyszłości i gość na koniec mi mówi: bardzo dobrze, Maćku, jesteś pierwszym moim klientem, z którym robię taką analizę, który w ogóle nie uwzględnił emerytury w swoim życiu. I wiesz co? Ja nie uwzględniam emerytury w swoim życiu. Ja nie wierzę, że jak ja będę w wieku emerytalnym, to ZUS będzie nadal istniał. Mało tego, rzeczniczka ZUS-u też w to nie wierzy, bo występowała na konferencji Business Insidera i powiedziała, że do 2060 bodajże roku nie mają żadnego pomysłu, skąd brać wtedy pieniądze na emeryturę. No to widzisz, to jak nawet rzeczniczka ZUS-u w to nie wierzy, to tym bardziej ja wierzę w jej niewiarę. I wiem, że emerytura to może być dla mnie na przykład 30 mieszkań na podnajem. W taką emeryturę to ja wierzę, a nie, że ZUS mi tam będzie pieniążki dawać. Tylko 30 mieszkań na podnajem to ja muszę sam kupić najpierw, a emerytura no to się niby robi sama. Ktoś dostanie, ktoś nie dostanie, no zobaczymy jak to będzie. Masz 3 lata do emerytury, to dostaniesz. Masz 30 lat do emerytury, nie wiem, ale jak liczysz, że to zmieni twoje życie i będziesz jak niemiecki turysta, poczekam do starości, a potem to już zwiedzam świat. Nie wiem, czy tak będzie, ale wiem, że możesz zwiedzać świat za rok. Jak dziś ruszysz tyłek i zrobisz biznes.
Kolejna rzecz, która różni ludzi bogatych od biednych, jest taka, że biedni ludzie, co robią ludzie biedni? Stawiają, tak jak mówiliśmy o konsumpcji kontra produkcji, to tak samo jest w życiu rozrywkowym. Czyli dla ludzi biednych najważniejsza jest rozrywka, a dla ludzi bogatych ważniejszy jest rozwój. Czyli co to oznacza w praktyce? Że często się tak mówi na przykład, że biedni oglądają telewizję, bogaci czytają książki. Ja chciałbym odczarować trochę ten mit, bo to nie jest tak do końca. Tu bardziej chodzi o to, co oglądają w telewizji jedni i drudzy i co czytają jedni i drudzy. Czyli, że biedni ludzie zajmują się zazwyczaj wyłącznie rozrywką albo w większości rozrywką. Czyli jak biedak wchodzi na YouTube'a, to zawsze ogląda tylko kawały, żarty, dowcipy, stand-up i tak dalej. Jak wchodzi na Netflixa, to ogląda serial 1, 2, 3, 4. Jak puszcza telewizor, no to ogląda to, to i to. Jak czyta książkę, to jest zawsze książka przygodowa. I to jest myślenie ludzi biednych, że oni tylko konsumują media, można powiedzieć. Czyli rozrywka to jest dla nich klucz. A człowiek bogaty, to nie jest tak, że on nie ma Netflixa, on nie ma telewizora zawsze i tak dalej. Ja znam trochę milionerów i większość z nich ma w domu telewizor, więc to jest jakaś ściema z tych książek starych, że bogaci nie mają telewizorów. Nie, nie. Chodzi o to, że jak bogaty czyta książkę, to bardzo często jest to książka na temat rozwoju. To nie jest tak, że bogaci nie czytają przygodowych książek. To Bill Gates nawet często poleca jakieś różne przygodowe, beletrystyki, fantazy i tak dalej. Natomiast on bardzo często, jak każdy inny bogaty człowiek, czyta książki typu jak być lepszym sprzedawcą, jak lepiej występować, jak poradzić sobie, nie wiem, z brakiem pewności siebie, jak być rotmistrzem pileckim swojego życia i tak dalej, rozwojowe. Jak bogaci ludzie puszczają Netflixa, to czasem obejrzą serial, jak najbardziej, ale też obejrzą jakiś dokumentalny o gospodarce, o Bitcoinie, obejrzą o zdrowiu, czyli coś, co ich rozwija. Jak puszczą telewizor, to też obejrzą często coś, nie zawsze, ale często coś, z czego coś wynika dla ich życia, co można zastosować. Czyli to jest właśnie to, że biedny pobiegnie do kiosku po fakt i będzie czytać o rzeczach, które w ogóle nie zmieniają mu życia i będzie tylko konsumować treść i to negatywną przy okazji, a bogaty będzie konsumować częściej treść, która może mu zmienić życie. Czyli jak on ma YouTube'a, to ma pewnie subskrypcję, gdzie kanałów, które go uczą języków, albo takiego kanału jak ten, który uczy biznesu i tak dalej. I to nie jest tak, że nie można mieć na YouTubie żadnej rozrywki, tylko chodzi o to, że bogaci ludzie częściej się rozwijają niż się rozrywają. Mało tego, dla większości ludzi bogatych, jakich znam, rozrywka, rozwój to jest świetna rozrywka. Czyli jak ja oglądam kanały o językach obcych na przykład, dla mnie to jest rewelacyjna zabawa. Jak ja oglądam film dokumentalny o zdrowiu, gdzie są konkretne badania, pokazują co i jak, to dla mnie to jest też konkretna rozrywka. Więc to ja już nie potrzebuję potem oglądać 3 godziny dziennie seriali, bo już mam swoją dawkę wyczerpaną i potem się okazuje, że na Netflixa z przyczyn rozrywkowych wchodzę na 2 godziny w miesiącu, bo tyle mniej więcej to wychodzi. A tak, no to robię inne rzeczy po prostu bardziej dla mnie ciekawe, które przypadkiem są też elementem rozwojowym. Więc pierwszy krok, który możesz zrobić tu i teraz, to jest na YouTubie przestać subskrybować wszystkie kanały rozrywkowe. Przecież jak są fajne, to i tak będziesz o nich pamiętać. No, jest to możliwe, żebyś zapomniał, raczej nie. Więc i tak na nie sobie od czasu do czasu wejdziesz, a subskrybuj wszystkie kanały rozwojowe. I jak otwierasz aplikację YouTube'a, to wchodź od razu w zakładkę subskrypcje i wtedy zawsze masz na widoku najbardziej rozwojowe rzeczy. To jest jedna ze 100 technik ponad, które znajdziesz w mojej książce 48-godzinna doba, której premiera ma miejsce na najbliższej konferencji. Więc link do zakupu książki masz pod tym nagraniem. Zachęcam, jeśli jeszcze nie masz. Czyli po prostu pamiętaj, odsubskrybuj już teraz kanały, które uważasz za tylko rozrywkowe, a zasubskrybuj te, które uważasz za rozwojowe, w tym ten. Dobra? Dalej. Biedni ludzie są niecierpliwi do efektów, a bogaci do działania. Czyli biedny człowiek to jest taki, że kurczę, no, ja chcę milion teraz, dlatego on gra w loterię, bo on chce milion od razu. Maćku, ja mam taki pomysł, że będziemy milionerami za tydzień. Ja już wtedy wiem, że ktoś w ogóle myśli o błędnej rzeczy. A czemu nie przyniesiesz pomysłu, że będziemy zapierdzielać przez rok? Fantastycznie nas to rozwinie. Ha? Nie pomyślałeś tak? A powinieneś, ponieważ biznes w większości przypadków składa się z działania, w większości procent, a w mniejszości z efektu.
no nie? Czy tak nie jest? Że codziennie robisz, 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 a potem jest jakiś efekt. I tyle. Więc bogaci palą się do działania. Oni chcą. Coś chcę zrobić, mam nowy plan, działamy, jedziemy z koksem. A biedni, oni chcą mieć, oni chcą osiągnąć. Czyli oni nie gadają w kategoriach, że my zrobimy to, my jutro podejmiemy taki krok. Ja często ludzie mówią, też chciałbym mieć kanał na YouTubie, albo podcast, albo coś. Chciałbym mieć kanał, chciałbym mieć podcast. A ja się pytam, czy ty chciałbyś jutro zrobić analizę mikrofonów i kamer rynkowych, przejrzeć filmy na YouTubie, gdzie ludzie robią testy takiego sprzętu, siamtego? To powinieneś chcieć, a nie mieć podcast. Powinieneś chcieć działać, a nie chcieć mieć efekt. Efekt przychodzi po działaniu. Nie ma za darmo. Za darmo umarło, zresztą nigdy nie żyło tak naprawdę. Więc pierwsza rzecz, jeżeli zauważyłeś u siebie ten problem, jest taka, że przemodeluj wszystkie swoje cele, czy przynajmniej większość, z celów pod tytułem chcę mieć to, chcę mieć tamto, chcę mieć tamto, na cele pod tytułem działanie. Czyli ja na przykład, jak się uczę języków obcych i których jestem maniakiem, to nie mam celu pod tytułem, jakbym dziś wymyślił, że się będę uczyć wietnamskiego. Nie napiszę sobie celu, że chcę znać wietnamski. Już abstrahując, że ten cel jest nierealny, bo nawet Wietnamczycy nie znają wietnamskiego w pełni, tak jak ja nie znam polskiego w pełni, to jest cel, z którego nic nie wynika. Ja mogę mieć cel pod tytułem godzinę w tygodniu chcę mieć rozmowę przez internet z Wietnamczykiem. I drugą godzinę w tygodniu chcę przysiąść i robić określone rzeczy, które mi pomogą, na przykład będę się uczyć słówek wietnamskich. To są moje cele, czyli cele oparte o działanie. Efekty przyjdą same. Nie musisz się w ogóle już spuszczać nad efektami wtedy, bo one przyjdą. A ty się spuszczasz nad działaniem. Taką listę celów sobie teraz już napisz. Teraz, w tym momencie, przerwij to nagranie i napisz tego typu nowe cele. Co jeszcze? No w zasadzie wniosek z tego jest taki, że ludzie biedni dużo marzą, planują, opowiadają, ludzie bogaci działają, przechodzą do rzeczy, robią coś, co się nazywa MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli po prostu oni nie czekają, aż będą mieć genialny produkt, super rozwiniętą firmę, nie wiadomo co, tylko puszczają cokolwiek na rynek i potem testują, czy rynek tego chce, czy też nie. I przedostatnia rzecz. Ludzie biedni nie lubią sprzedaży. Mówią, że sprzedaż to jest coś złego, to jest wciskanie, to jest akwizycja i tak dalej. Bogaci ludzie wszyscy są sprzedawcami. Wszyscy. Potrafią sprzedawać, potrafią przekonywać. Wiedzą, że sprzedaż to jest coś absolutnie dobrego. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze bez sprzedaży. Nawet jak jesteś księgową, to i tak musisz swoje usługi w jakiś sposób sprzedać. Albo to robisz obniżając ceny, albo to robisz rzetelnie informując klienta o swoich usługach, o tym, czemu warto mieć spółkę na przykład, a czemu nie warto nie mieć spółki i tak dalej. To są konkrety. Natomiast wielu ludzi myśli, że sprzedaż to jest tylko pukanie po domach, że sprzedaż to jest wciskanie odkurzacza za 6 tysięcy dziadkowi, który weźmie na to kredyt, chwilówkę jeszcze i tak dalej. To nie jest sprzedaż. Nie myl sprzedaży z wciskaniem. Wciskanie to nie jest sprzedaż. Sprzedaż to jest to, co robisz, gdy chcesz przekonać swoje dzieci, żeby nie skakały z drzewa na drzewo. To wtedy to jest sprzedaż, czyli masz jakieś argumenty mniej lub bardziej emocjonalne, działasz, przekonujesz. Sprzedaż to jest, gdy chcesz przekonać swojego męża lub żonę, żeby przygotował ci kolację, albo żebyście miło spędzili wieczór nie wychodząc z łóżka. To jest sprzedaż. Sprzedaż to jest to, że robisz, dajesz fajną wartość ludziom, na przykład piszesz książkę i chcesz, żeby ludzie ją przeczytali i zmienili swoje życie. To jest sprzedaż. I tyle. Więc taką sprzedaż nie tylko warto uprawiać, ale trzeba. Więc krok pierwszy, co masz zrobić? Teraz przekonaj kogoś do czegoś. Być może twoja rodzina jest w pobliżu, być może współpracownicy. Przekonaj kogoś do czegoś. Nie wiem, kolegę, żeby poszedł z tobą na piwo. Zrób to teraz. Przerwij to nagranie, idź i zrób. Ponieważ to jest proces sprzedaży. I to jest absolutnie dobra rzecz. Po prostu przeżyj to świadomie po raz pierwszy i zastanów się, czy to na pewno jest takie złe, że tego przekona, żeby poszedł z tobą na piwo i co? Ktoś umiera od tego, nie wiem, coś się... A zauważ, że ty musisz podjąć pewne kroki. Musisz odpowiedni ton głosu przyjąć, musisz odpowiednią mimikę, bo go nie przekonasz, typu ty, Franek, idziesz ze mną na jakieś pieprzone piwo? Straci trochę czasu? Nie! Musisz to zrobić inaczej. I robisz to mniej lub bardziej świadomie, ale robisz to fachowo. Dlaczego? Bo już po części umiesz sprzedawać. Więc rób to teraz. I ostatnia rzecz. Na dziś
biedni ludzie definiują się opinią innych, a bogaci ludzie działają pomimo opinii innych. Czyli nie ma czegoś takiego, że któregoś dnia masz totalnie wyrąbane na to, co myślą o tobie inni. Gwarantuję ci, że nawet Bill Gates, jak przeczyta na swój temat, że jest debilem, oszustem i że odpowiada za depopulację, a trochę tak jest, jak pośledzisz, jego fundacja wspiera przecież ruchy aborcyjne. Więc warto wiedzieć takie rzeczy. No i dobra, jest sobie Bill. I nawet jak on to przeczyta na swój temat, co wielu ludzi na jego temat sądzi, to nawet on poczuje się źle. Więc podejrzewam, że nie przeczyta nawet. Co to jest? Dwie identyczne niebieskiej BMW czwórki. Co tu się dzieje? Czyli każdy to ma, to jest nie do wyeliminowania w pełni. Oczywiście mówiłem już o radzeniu sobie z hejtem, że można zrobić różne mury, czyli że ktoś inny sprawdza opinię Bill Gates, pewnie też nie wertuje internetów i nie czyta opinii na swój temat. Natomiast chodzi o to, że bogaci tak zwani, oni działają pomimo różnych opinii, a biedni definiują się tą opinią. Czyli jak dwie osoby wrzucą nowy filmik na swojego YouTube'a i obie dostaną opinię od kolegi typu, no, słaby dźwięk, to biedny człowiek tak zwany powie, a to ja już nie nagrywam, no to ja widocznie nie umiem, trudno. A bogaty tak zwany powie, dobra, to muszę kupić lepszy mikrofon. Widzisz? Go to nie definiuje. Jak biednemu powiesz, że jesteś słaby, to on myśli, że jest słaby. A jak bogatemu powiesz, że jest słaby, to on się wkurzy, że ktoś na niego śmie tak mówić. To jest to. I ty chcesz mieć to drugie podejście. Ja nie mówię, że wkurzanie jest dobre. Mówię ci tylko, że wkurzanie jest lepsze niż rezygnowanie. Więc czasem lepiej jednak się zastawić i zrobić swoje. Po prostu. Więc opinia innych ludzi cię nie może definiować. To tylko ty wiesz, kim jesteś, bo jesteś jedynym człowiekiem na świecie, który spędził każdą wolną chwilę z tobą. Więc nikt z nas nie wie, czy ty jesteś fajny, niefajny, uczciwy, nieuczciwy i tak dalej. Nikt z nas tego nie wie. W pełni, tak dobrze jak ty. Więc tylko ty to wiesz. Więc nie może tak być, że ktoś ci powie, że jesteś taki i sraki i to oznaczałoby, że tak jest. Tylko ty wiesz, jaki jesteś, a cała reszta może mieć swoje opinie, które cię nie muszą definiować. Ty możesz, a nawet powinieneś, działać niezależnie od tych opinii, robić swoje. I oczywiście to nie tak, żeby ignorować konstruktywną krytykę, ale tak, żeby ignorować tą niekonstruktywną i ten brak wsparcia, który często się niestety pojawia. Także pierwszy krok. Wypisz trzech swoich idoli na kartce. Idoli takich ludzi, którym wyszło, których uważasz za ludzi sukcesu. Nie wiem, ktoś może napisać Lewandowskiego, ktoś może napisać Billa Gatesa. Ja bym akurat tak nie napisał, bo dla mnie to nie są ludzie sukcesu ani Bill Gates, ani Steve Jobs, ani Elon Musk. Z różnych powodów. Głównie z tych, że oni albo nie mają życia, albo tak jak Bill Gates mają dość szemrane interesy niektóre. W każdym razie dla mnie idolami są już prędzej Richard Branson, który ogarnia swoje firmy, ma życie, dobrze się przy tym bawi i się nadmiernie nie spina. Wypisz tych ludzi, a następnie wygoogluj opinię o nich. Czyli ktoś lubi Roberta Lewandowskiego, wygoogluj go i zobaczysz, co tam się dzieje. Niektórzy go kochają, uwielbiają, a inni piszą takie rzeczy. Zobacz, że nawet niemieckie media, monachijskie media, jak raz Robert nie strzeli gola, to zaraz piszą, że Robert się skończył, że już po nim i tak dalej. O takim gościu, który jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Więc widzisz, o każdym człowieku sukcesu przeczytasz to samo. Mnóstwo złych opinii i mnóstwo dobrych opinii. Więc jak chcesz być człowiekiem sukcesu, to musisz zrozumieć, że tak też będzie w twoim przypadku. No ty nie oszukasz systemu, to Matrix tak został stworzony. Nie wprowadzisz tam swoich czarnych kotów, które zmienią system. Nie, tak to działa. Więc tak po prostu musi być. Więc ćwiczenie dla ciebie, kartka, długopis. Wypisz trzy osoby, które szanujesz za ich efekty, a następnie poszukaj opinii o nich i zobacz, czy nie ma przypadkiem też części negatywnych, niektórych wręcz bardzo, bardzo agresywnie negatywnych. Tak musi być. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że udało mi się ten temat tak rozbić, żeby były z tego konkrety, a nie tylko wesołe pitu-pitu. Wszystkie nawyki ludzi biednych, które dziś przedstawiłem, to są rzeczy, które miałem, czy większość. Być może wiele z nich też masz. To nie jest powód, żeby czuć się winnym. To jest powód, żeby czuć potrzebę zmiany.
i tyle. Mam nadzieję, że udało mi się w każdej z tych rzeczy dać Ci konkretny pierwszy taki krok do zmiany, czyli co możesz zrobić tu i teraz, aby faktycznie zmienić te rzeczy. Te rzeczy nie oznaczają, że jesteś gorszy jakiś i tak dalej, bo biedni to nie są ludzie gorsi od bogatych. To są po prostu ludzie, którzy mają mniej pieniędzy. A ja ze swojego doświadczenia wiem, że z większymi pieniędzmi żyje się lepiej i łatwiej. I tyle. Dlatego też życzę tego właśnie innym. Dlatego też życzę tego Tobie. Także powodzenia w zmienianiu swoich nawyków, jeżeli chcesz pozbyć się tych biednych nawyków i przyjąć te bogate. I widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych nagraniach. Subskrybuj ten kanał i przypominam, że być może zobaczymy się też na żywo, ponieważ pod tym nagraniem znajdziesz linka do naszej konferencji. Dołącz do nas i nie mogę się doczekać na nasze spotkanie, takie wiesz, prawdziwe, nie w internetach. Ostatnio byłem na jednej konferencji, mnóstwo ludzi powiedziało, że faktycznie kamera dodaje 5 kilo i 5 lat, bo każdy mi mówił: o Maćku, to Ty jednak się lepiej trzymasz na żywo. Nie wiem, jak to działa, ale sprawdźmy. Przyjedź, spotkajmy się, Ty mi powiesz, czy się faktycznie lepiej trzymam na żywo niż w internetach. Ja Ci powiem, czy Ty się faktycznie lepiej trzymasz na żywo czy w internetach. I po prostu być może okazja będzie, żeby się zintegrować lepiej i być może zrobić jakieś fajne interesy, bo często dostaję na maila: Maćku, zrób ze mną taki i taki interes. Sorry, ale ja nie robię i nie mogę robić interesów z ludźmi, z którymi się nie znam, ponieważ to jest podstawowa zasada biznesu. No, jak ja w ogóle mam wiedzieć, kto, co, jak? Natomiast możemy się poznać, choćby na takiej konferencji, w zasadzie tylko w tym momencie już na takiej konferencji, ponieważ podjęliśmy decyzję, że nie ma czasu, żebym pojawił się gdzieś indziej, więc tylko te nasze konferencje, które będą, nie wiem jeszcze, być może raz do roku, być może dwa razy, to się okaże. Natomiast w najbliższym czasie masz możliwość, okazję się spotkać nie tylko z nami, ale też z dziesiątkami innych przedsiębiorców i ludzi sukcesu. Gwarantuję Ci, że ja nie będę główną atrakcją wieczoru, bo pomijając kilku gości programu Ekspert w Bentleyu, którzy tam będą, to będą też uczestnicy, którzy, nie jeden z nich się okaże, że ma dużo większe sukcesy życiowe i biznesowe niż ja. I bardzo dobrze tak właśnie ma być. Dołącz do nas. Widzimy się w kolejnych nagraniach i być może na żywo. Cześć, wszystkiego dobrego.